Cześć, cześć, witajcie w nowym vlogu, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, więc jest dzień przed Wigilią, ale przede wszystkim środa to jest dzień dyszla, jak ktoś nie wie, co to znaczy, rynek. Nie wiem, jak tam będzie przed świętami z rynkiem, bo zaraz mi skoczy na kolana, dlatego tak zerkam. Nie wiem, jak tam przedświątecznie będzie z rynkiem, ale właśnie jadę sprawdzić. Jadę sprawdzić do Zelowa. Do Zelowa, bo jutro w Łasku, w Wigilię, nie sądzę, a jestem ciekawa, czy jakiś jemioł będzie do kupienia, albo inne takie rzeczy. Patrzę, że dziwnie umalowałam oczy. No nieważne. No i co? Jestem śpiąca piekielnie, bo tam trzeba rano, bo oni są tacy, że się zbierają od razu. Więc jest godzina 7, jestem gotowa do drogi i do wyjścia. No i postanowiłam się z wami przywitać. Biorę torebkę, piję herbatkę i lecę. No chyba trzeba będzie się ufarbować, słuchajcie. Jasna czerwień. Zobaczymy, jak wyjdzie. Science double, double coś tam, lalalala. No zobaczymy. Miska jest. Pędzel jest. Powiem wam, że jestem zachwycona, bo jest butelka aplikacyjna. Sprawa rewelacyjna, zostawię sobie do następnych farbowań. Bardzo dobrze się aplikuje, się rąk nie brudzi, grzebieniem się przemiesza. Wow, super. No i co? Teraz wyglądam jak ten z rodziny Adamsów. Do tej swojej żony. Zobaczymy, jaka ta czerwień będzie. Się zmyje, się wysuszy, się zobaczy. A na razie tak to wygląda. Minut temu powinnam być zmyta, ale na premierach byłam. I tak to z wami jest oglądać te wszystkie premiery i filmy. I teraz będę miała za ciemne włosy. Przez was. Kea! Ta farba jest jakaś zjadliwa. Chciałam powiedzieć. No, kusuję się tam jutrze. Płuczę, płuczę pół godziny. No nic. I buzia? Hannibal Lecter, no. Czerwony. Ej! To mój nos. Ja się ufarbowałam, coś tam działa. I teraz młody się będzie farbować, zaraz wam pokażę, jakim kolorem. Proszę bardzo, będą fiolety. Nie musisz tak uciekać, patrz. Ta, ta, ta. Bardzo dorosłe, bardzo. Bardzo. Nie wiem, co to jest, ale fioletowy ładnie wygląda. Jak będzie jakiś ładnie wyjdzie, to też kiedyś zapodam. Zobaczymy. Także. Ta-dam! Powiem wam, że oprócz tego, że czuję się jak Hannibal Lecter przy tym farbowaniu, to dzisiaj gotowania mało. Bo tak, ryba się rozmraża. Czy my będziemy coś z tej ryby robić dzisiaj? Nie. Tak. Rybę po grecku, Marcia. Rybę po grecku zrobiłem. Ale nie po moim grecku, tylko po ich grecku, bo po moim grecku wygląda zupełnie inaczej. Aczkolwiek, Peter Sunia, pozdrawiamy ciebie i twoją rybę po grecku z tamtego roku. Aczkolwiek, no zobaczymy, nie będę się wtrącać ze względu na to, że jaki wzgląd. No zobaczymy, no każdy dom ma jakieś tam tradycje robienia czegoś, prawda? Więc tak. No i namoczony jest kompot. Jeszcze nie kompot. Namoczony jest susz. O, proszę bardzo. A tu wam dynda. Namoczony jest susz.
na kompot susza musi się pomoczyć 12 godzin, więc mój pomysł, żeby zacząć dzisiaj, bo coś pamiętałam, że na pewno coś długo trwa, jest bardzo dobry. A ja marzę sobie o herbatce z plasterkiem cytryny, plasterkiem pomarańczy, plasterkiem imbirku i do tego też się zaraz weźmiemy, także tak. Ja słuchajcie, czekam na efekty, ale no to jest, no nie mogłam zmyć, ale to przez te vlogi. Oglądałam, uczestniczyłam, machałam chorągiewką. Godzinę za długo trzymam, pół godziny za długo. Ale nic to. Będzie dobrze. Także się przypudruje, przyklepie, uładzi. Będzie dobrze. Przefarbujemy, jak będzie za ciemno. Nie przefarbujemy, jak będzie za ciemno, to się szybko zmyje. Powstała herbatka ze pomarańczą, a do herbatki ze pomarańczą najlepszym słodzikiem jest co? Miodzik. A, złoto. Tak, to jest prawdziwe złoto. I zdrowotnie, i smakowo. Smacznego. Nie wyszło tak ciemno, jeszcze mokre są. Czerwień jest. Pokazałabym młode w czapce, jak się zgodzi. Na sekundę. Sekundka. Sekundeczka. Już się zgodziła, tylko patrzajcie, to zgoda wygląda mniej więcej tak. Ale też się farbuje i to będzie ten fiolet, wtedy pokażę. Dobra, już możesz się odkryć. A tu się gotuje cebula. Tu się smaży, go nie gotuje. Bo będzie ichnia ryba po grecku, którą nazywają rybą w pomidorach, obawiam się, że... No zobaczymy, no ryba jak ryba, pomidory jak pomidory, no. Każdy swoje po grecku ma, tak jak są te. Coś jest. A, ryba po grecku nie jest grecka, a coś tam nie jest coś tam. Naprawa błędu, to będzie ryba po żydowsku. Bo po grecku to ja miałam rację, jest w marchewkach i warzywach. A po żydowsku jest cebula i pomidory. Tu się smaży rybka. Tu się panieruje. Tu sosik. I chyba zrobimy w przezroczystej misce, będzie ładnie, prawda? Mm-hmm. No. A my ze skarpetką dzisiaj w przyjaźni jesteśmy. Bo Doroty kot, skarpetka, jest bardzo przyjacielskim kotem, ale nie zawsze. I najczęściej do Doroty, a dzisiaj już było przytulanko. Wylazła ze swojej twierdzy. O, jaka jestem słodziaczna. Jakie mam białe skarpetki. I jak się obracam i jestem fajnym kotkiem. Jaka jestem słodka. A ja mam tu twoją zabaweczkę. O, widzisz? Zabaweczkę kocią mam.
Kocia zabaweczka. Kocia zabaweczka. Może jednak trochę popolujemy. Troszeczkę. Może jednak nie. To się poprzewracamy. I będziemy się miziać. Nie wiem, kto jest w większym strachu, ja czy ona. Ale miziamy. I robimy to aletem. Miziamy. Taki ładny ryjek. Taka ładna mordka. Taki śliczny kotecko. Tak. Skarpetkowy. A, tak. Skarpetka. I wyjdzie na to, że ja w tych vlogach to tylko w piżamie i w papilotach latam. Nie jest to prawdą. Macie okazję zobaczyć papiloty. Dobra, tak zrobimy, nie ma papilotów. Magia telewizji. Ale tak na poważnie przyszłam się z wami pożegnać. Jestem przeszczęśliwa, dlatego że działa technika. Nowy kanał został założony pod kursy, żeby tutaj na tym kanale pewnych rzeczy nie mieszać, łatwiej było znaleźć jak zwykle i tam trzeba było się zalogować, poprzestawiać, poustawiać jakieś aktywacje, sracje i kiedyś chciałam już zrobić webinar na nim, ten ostatni magii ochronnej, ale się okazało, że coś jeszcze i że za dwa dni dopiero coś, no więc po prostu, ale dzisiaj już nowe wisienki i stare wisienki na jednym kanale w chaotycznym sprawdzaniu, czy działa, były. Czyli klucz strumienia, OBS-y, wszystko działa, 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 działa. No przede wszystkim te filmy nie będą ginąć. Po drugie nie będzie przerywać, bo Facebook miał tendencję do przerywania i wywalania ludzi. Albo ja czatu nie widziałam, no łatwiej działa YouTube pod tym względem. Więc jest... Jestem przezadowolona i przeszczęśliwa z tego właśnie powodu, że zadziałało. I na stronę światełek będzie zacniej. No i co? I wieczorek nadszedł. No, powiem wam, dzień był taki, mnóstwo rzeczy było do zrobienia. Czego pewnie na vlogu widać nie będzie, bo jakby jak się robi, to się nie nagrywa, jak się nagrywa, to się nie robi. Takie tam, ale tak, ryby są wszystkie popieczone, oprócz karpia. Susz kompotowy się moczy, pierogi zrobione, dom w bałaganie jeszcze jest, ale to wiecie, nie ma takiego bałaganu, że muszę szafki odsuwać i podłogi myć, bo to wszystko jest ten, tylko takie bieżące rzeczy, także na to już czas będzie jutro, także naprawdę sporo zrobione zostało, cała jestem zadowolona. Ja tą głowę wreszcie ufarbowałam, ja już nie wiem ile lat temu tę farbę kupiłam i ciągle miałam się ufarbować, ciągle, to zawsze coś ważniejszego, zawsze jest coś ważniejszego, ale wreszcie ufarbowana jestem. Młoda się ufarbowała, pewnie nie będzie tego za dużo widać, bo oczywiście młoda cała się zakrywa, ale fiolet wyszedł fioletowy, muszę powiedzieć, więc nie jest źle. Także tak, a ja co? Nie wiem, czy jutro będę nagrywała, będę chciała jutro nagrać. Nawet jak nagram 5 minut, to i tak wam wpuszczę. To i tak wam wpuszczę, bo Wigilia i w ogóle i stół trzeba pokazać. A jak nie, jak tak, no jeszcze na mopie będę latać, też mogę pokazać. Taka nowoczesna wiedźma. Także postaram się coś nagrywać. Czy będzie program Wieczór z Wróżką, to nie mam pojęcia. Ale myślę, że postaram się nagrywać te vlogi, chociaż po troszeczkę, żeby tak pojechać do końca tego roku. Chociaż. Zobaczymy, jak to wyjdzie, może nie wyjdzie. Zobaczymy. W każdym razie, buziakuję was bardzo mocno.
podnosząc Wam wszystkim poziom gwiazdkowości, bo już Wy oglądacie to dzisiaj, chociaż ja mówię wczoraj, a to już jutro. Taka magia telewizji. I życzę Wam szczęśliwych świąt rodzinnych i myślę, że takie będą dla wielu z nas. Dużo światła, dużo magii, nie tylko w święta, ale przez cały rok, od świąt do świąt. Buziakuję, ukochuję i smacznego życzę, bo vlogi są o 15, więc myślę, że przed Wigiliami akurat się spotkamy. Tak miło. Ja mówię dzisiaj, a to będzie jutro, a w zasadzie wczoraj. Super, uwielbiam ten myk. Dobra, i sorry za te rogi, ale jestem, uznajmy, że jestem reniferem. Papilot. Pa, pa, buziaki dla Was.